What is it? Co jest? I'm not sure. Coś mi w niej nie pasuje. Nie odbierałeś. Byłem zajęty. Nie mogę zidentyfikować tego syntetyku. A szkło? Jest bardzo mocne, giętkie i odporne na promienie UV. Stosuje się je na promach kosmicznych, ale nie jest jeszcze w powszechnym użytku. To niemożliwe. Według moich obliczeń kobieta musiała spaść z 12 piętra w 5-piętrowym budynku. Pod jakim kątem? Nie miała skąd spaść. Znów coś, czego nie można wytłumaczyć. Zbadam jeszcze raz budynek. Mają go zburzyć. Skupmy się na ofiarach. Anton zrobi testy DNA. To, kim są, nie wyjaśni, skąd się tu wzięli. Odpowiedź zawsze leży w ludziach. Budynek wywołuje te zdarzenia. Wracam tam. To plan terenu z XIX wieku. Dziękuję, że zabraliście Taylora z budynku. Mogę zacząć rozbiórkę. Chcemy zbadać, co jest grane, zanim go zburzycie. Odpowiadam przed inwestorami. Macie mało czasu. Notatki do raportu. Na prośbę Axona ponownie badamy budynek. Masz coś? Nie. Co jest? Okno. To niewiarygodne. Zamknij się, nie słyszę, jak oddychasz. To, co tam zaszło, nie było szkodliwe. Nic wam nie jest. Jestem super. Czy ja wiem? Co to było? Migotało jak obraz. Może pył zniekształcił postrzeganie. Nie mogliśmy obaj ulec tej samej halucynacji. Coś jest nie tak z budynkiem. Zdobyłem schemat miejskiej sieci elektrycznej. Pod budynkiem krzyżują się dwie potężne linie energetyczne. Co wykazały skanery? Nie to, co chciałem. Skąd się wzięli ci ludzie? Może się teleportowali? Jesteś na dobrej drodze. Mamy inne wyjaśnienie fazowania budynku. Znacie teorię palimpsestu? Palimpsest to tekst usunięty z pergaminu, który po jakimś czasie zaczyna się wyłaniać. Tutaj pergaminem jest plan budowy, a architektura tekstem. Naciągane. Fragmenty przeszłości są tu wciąż obecne? Mamy dowody. Stare monety, antyczny nóż, wreszcie samego nieboszczyka. Co z nim i ze szkłem, które z niego wyciągnęliśmy? Zęby w fatalnym stanie. Nie ma plomb ani koronek. Zepsute zęby świadczą o złej diecie w dzieciństwie. Ma spore ubytki.
Wystarczy regularnie myć zęby. Facet w życiu nie był u dentysty. Sprawdziłaś organy wewnętrzne na obecność rtęci? Zrobiłam biopsję nerki. Zatrucie rtęcią. To było powszechne w latach 60. XIX wieku. To nie dowodzi, że jest z przeszłości. Ani temu nie przeczy. Proszę za mną. Biała kobieta, niezidentyfikowany wiek. Wygląda na 60 lat. Na podstawie sprężystości kości i kompresji kręgosłupa oceniam jej wiek na 80 lat. Niesamowite. Mimo to jej oczy nie noszą śladów katarakty ani innych chorób związanych z wiekiem. Znalazłam też to. Syntetyczny staw. Niezłe. Musi być mocny, żeby przetrwać taki upadek. Widziałem sztuczne stawy w Afganistanie i Kambodży. Ale taka technologia nie jest jeszcze nawet w fazie testów. Facet jest z przeszłości, a kobieta z przyszłości. Do 1918 była tu garbarnia. Miles znalazła na ciele Denata ślady ługu, stąd zapach. Prędzej czy później każdy trup zaczyna cuchnąć. Używali ługu do oddzielania skóry od ciała, nożami odcinali zbędne kawałki. Świetnie. Może stoi za tym Tyler. Bawiłby się w to wszystko, żeby ocalić swoje nędzne mieszkanie? Łatwo przetransportować zwłoki, raczej trudno. Przenikają się tu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Walczą o przestrzeń, obijają się o siebie. Jak na święcie dziękczynienia u moich teściów. Mama nie uczyła cię, żeby nie celować w ludzi? Co ty tu robisz? Nie wyrażałem na to zgody. Palimpsest można czasem uruchomić za pomocą promieni UV. One wstrząsnęły budynkiem? Zjawiska miały miejsce w południu, kiedy promienie UV są najsilniejsze. Jest prawie południe. Wykorzystam silne promieniowanie UV i odtworzymy zjawisko. To okno do przeszłości i przyszłości. Co dopiero coś. Masz okulary. Widziałaś to? Tak. Niesamowite. Jeszcze raz. Zaczekaj. Czujnik ciepła wskazuje, że ktoś jest w budynku. Powtarzam, ktoś jest w budynku. Wyciągnijcie go. Pomocy. Nie mogę oddychać.